Już od 2018 roku do dyspozycji wojewódzkiej konserwator zabytków będzie 1 600 000 złotych. To dwukrotnie więcej niż w bieżącym roku. Te kwoty, które były do tej pory przez wiele lat i były w gestii pani dyrektor, były daleko niewystarczające. To plasowało nas w ogonie innych województw, jeżeli chodzi o rankingi. Od przyszłego roku dzięki większej ilości środków na konserwację i ochronę zabytków województwo w rankingach awansuje na 4. pozycję. Konserwatorzy nie ukrywają radości wynikającej z decyzji wojewody. Daje to szansę na to, że nie będziemy wyłącznie w ramach niskich środków wykonywać prac konserwatorskich przy bardzo małych obiektach albo konserwować na przykład ołtarz przez 3 albo 5 lat. Koszty remontów zabytkowych obiektów są ogromne. W sytuacji, kiedy ktoś jest właścicielem takiego obiektu, niejednokrotnie nie ma wyjścia i musi przeprowadzić renowację na własny koszt. Niekiedy jest wręcz wymagany remont, on jest konieczny i jest to wymogiem konserwatorskim, żeby taki remont został przeprowadzony. Dzięki finansowemu wsparciu problem z remontem obiektów zabytkowych będących w prywatnych rękach może się zmniejszyć. Te pieniądze w największym stopniu one są przeznaczone na pomoc właścicielom zabytków. No i tak pewnie będzie, że właściciele w większym zakresie się do nas zwrócą, jak kwota wzrośnie. Warto podkreślić, że w skali całego kraju to właśnie na Dolnym Śląsku znajduje się najwięcej zabytków wpisanych do rejestru. Piotr Błachut, Echo 24.